Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie pewnie po tytule lub miniaturce, ewentualnie po tym, co znajduje się na stole, dzisiaj robimy przegląd Blondie. Kontynuacja serii Co Blondie, którą zaczęliśmy jakiś czas temu i jest mała niespodzianka, ponieważ obie te Blondie wyliniały. Wyliniały, czyli dla osób, które nie są z branży terrorystycznej, zrzuciły skórę i po prostu urosły. Jest to fajna niespodzianka, ponieważ nie liczyłem, że stanie się to tak szybko, to po pierwsze. Po drugie, obie te Blondie wyliniały w tym samym dniu. Było to dokładnie 2 dni temu, a filmik nagrywam w piątek. Czyli wy oglądając filmik w poniedziałek o 18, będziecie jakieś 4 dni opóźnieni. No to co, przystępujemy do pokazania, co tu się zmieniło, jak te Blondie urosły, jak wyglądają te wylinki. Ale najpierw chciałbym was zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się już w ten weekend w Warszawie. Słuchajcie, tym razem pod szyldem Vivarium w Warszawie odbędą się kolejne targi terrorystyczne. Jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem takiego miejsca, koniecznie odwiedźcie Facebook, wpisujecie sobie nazwę Vivarium, szukacie takiego logo i dołączacie się do wydarzenia, gdzie możecie poczytać o wszystkich szczegółach. Ja również wam je teraz przytoczę. Słuchajcie, wydarzenie odbywa się oczywiście w Warszawie, na ulicy Angorskiej 2. Dla was zainteresowanych wejście jest od godziny 10 do godziny 16, jednak z oświadczenia powiem wam, że lepiej przyjść na początku tej giełdy, ponieważ o godzinie 14:30-15 ludzie powoli zaczynają się zbierać do domu. Jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem takiej giełdy, nie możecie zapomnieć o tym, żeby wejść na ten fanpage, dołączyć się do tego wydarzenia i uwaga, kupcie sobie bilet przed pójściem na tą giełdę. Od razu wam mówię, że stolica zawsze zachwyca ilością odwiedzających i kolejka sięga po prostu 2-3 osiedli dalej. To jest niewyobrażalne, co tam się dzieje. A osoby, które mają kupione takie bilety wcześniej, wchodzą po prostu przed całą tą kolejką. Dlatego polecam, możecie sobie to kupić w serwisie chyba bilety24, sprawdzę. Tak, bilety24.pl, zresztą jeśli wejdziecie na to wydarzenie, to tutaj macie również link do kupna biletów. Dlaczego w ogóle warto jeździć na takie giełdy? Ano otóż dlatego, że wybór na takich giełdach jest po prostu gigantyczny. W internecie możecie kupić sobie na przykład pająki u mnie, asortyment u kogoś tam innego, karmówkę jeszcze u kogoś innego i tak naprawdę płacicie 3-4 razy za wysyłkę. Jeśli stawicie się na takiej giełdzie, wszystko kupujecie sobie od ręki i do tego możecie tak samo spotkać się z nami, sprzedawcami, co na pewno jest ciekawym aspektem zarówno dla nas, jak i dla was, ponieważ można sobie tą dłoń uścisnąć, pogadać, no i to jest po prostu przyjemne. Jak wyglądają w ogóle takie giełdy? Jeśli chcecie zobaczyć, możecie sprawdzić sobie poprzedni mój filmik z relacji z jednej z warszawskich giełd. No, naprawdę jest tam co oglądać. Także dla podsumowania i bez przedłużania, pamiętajcie, Vivarium, 20 stycznia, dołączacie się do wydarzenia. Jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem tej giełdy, kupujecie sobie bilety na bilety24.pl. No i co? I widzimy się już ten weekend. 20 stycznia od godziny 10. Was oczywiście serdecznie zapraszam do mojego stoiska spidersonline.pl, gdzie będzie sporo fajnego asortymentu. No i oczywiście do wszystkich innych stolików tak samo. Odwiedźcie stoliki moich znajomych, odwiedźcie stoliki gadziarzy, odwiedźcie stoliki mrówczarzy i innych tak. No to co? Przechodzimy do tych Blondie. No i zobaczymy, co tam słychać. Zapraszam. Jeśli chodzi o blondyny, to przypominam, że zostawiliśmy sobie 2 sztuki do odchowu po to, żeby obserwować je, w jaki sposób rosną, w jaki sposób zmieniają się z każdą kolejną wylinką. I przypominam, że na start poszły one do Terra o wymiarach 20x20x25, co jest w zupełności wystarczającym terrarium na przynajmniej 4-5 wylinek, jeśli chodzi o ten gatunek. No to co, pokażę wam może te pajączki. Pająk aktualnie prezentuje się tak, jak widzicie, jest to pierwsza sztuka, która siedzi w gnieździe i myślę, że już na pierwszy rzut oka widać, że pająk ten znacząco urósł. Myślę, że on jest przynajmniej raz taki jak był. Osoby, które oglądały poprzedni filmik na pewno wiedzą. W tym momencie tutaj ją dotkniemy, zobaczymy, może ruszy się troszeczkę. Wyjdziesz do nas. Nie jest zainteresowana. Pokażę wam jeszcze skórę. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy gniazdo pająka, którego przed chwilą wam pokazywałem i on już po tych kilku dniach wywalił swoją skórę na zewnątrz. Jest ona tutaj, jest to wylinka, czyli taki zewnętrzny pancerzyk pająka i w tym momencie ją usunę z terrarium, odłożę sobie ją na bok. Tutaj jeszcze takie ujęcie z bliska, kiedy udało się uchwycić, jak ta Blondie wyszła sobie z gniazda. Zwróćcie uwagę na to, jak pokryte są jej nogi włoskami. Teraz fosa Blondie jest pokryta nimi bardzo gęsto. Są to takie włosy lekko czerwonawe. No nie powiecie mi, że nie jest to ładny pająk.
Jedyną jego wadą faktycznie jest to, że wyczesuje gigantyczne ilości włosków, co może być bardzo nieprzyjemne w skutkach i takie w ogóle niewygodne w obserwacji, ale no pająk jest po prostu przepiękny. No a wam pokażę jeszcze drugiego osobnika i zobaczymy, co tam słychać u niego. Przypominam wam również, że oba osobniki te są nieseksowane. Wziąłem po prostu jedyne dwie sztuki, jakie znalazłem na hodowli, takie ciut większe, które się po prostu nie sprzedały z danej partii. No i liczę na to, że może będzie jakaś tutaj samiczka i przyczyni się do rozwoju hodowli. Ale zapraszam was do zobaczenia sztuki numer 2. Sztukę numer 2 obejrzymy sobie niestety tylko z takiego dalszego ujęcia, ponieważ jest ona schowana głęboko w swojej norze. Jak widzicie, obie sztuki mocno zaadoptowały sobie te przygotowane przeze mnie gniazda w postaci takiego płata skory. No i ta druga sztuka siedzi sobie tam jeszcze skulona. Tak samo jak w przypadku sztuki numer 1, osobnik numer 2 również swoją skórę wyrzucił poza gniazdo i w tym momencie również ją usunę. Odłożę sobie ją tutaj w przygotowane przeze mnie miejsce, a miejsce to wygląda tak. Jak widzicie, osobnik numer 1, osobnik numer 2, obie te skóry są dosyć mocno zwichrowane. Ja z ciekawości tak tylko przyłożę sobie linijkę i słuchajcie, już w tym momencie na tak pogiętych odnóżach rozstaw wynosi około 7 cm. Po rozłożeniu myślę, że to będzie spokojnie z 9 cm. No patrzcie, dokładnie trafiłem. 9 cm w rozstawie odnóży i to była wylinka numer 3. W tym momencie mamy czwórki, no i rozmiar jest zdecydowanie większy. No i słuchajcie, na pewno zadacie pytanie, po co ja te wylinki tak położyłem, dlaczego je oznaczyłem. Otóż te pająki są, no nie powiecie, że małe, są naprawdę duże. No i myślę, że można byłoby postarać się je wyseksować. Słuchajcie, oczywiście chodzi taki, nie tyle co mit, bo na pewno jest to wykonalne, ale takie przekonanie, że wszystkie osobniki z rodzaju Teraphosa, Xenesis czy jakieś Pampubeteusy są seksowane już w pierwszej czy drugiej wylince. Otóż słuchajcie, zbiję was troszeczkę z tropu, bo na pewno jest to wykonalne, ale trzeba spełnić pewien aspekt, no przede wszystkim dokładnie widzieć moment linienia tego pająka i tak naprawdę taką świeżutką, mokrą wylinkę zabrać, jeszcze najlepiej spod niego, no i wyseksować ten, tak, przy pomocy jakiegoś mikroskopu czy coś. Tylko pytanie, czy ludzie tak robią? Jeśli mamy małą hodowlę, ktoś ma jednego, dwa, trzy pająki, czy nawet 50, może tak. Ale to jest robienie tak naprawdę tego typowo dla siebie. Osoby takie, na przykład jak ja, czy inne sklepy terrarystyczne, nie mówię, że wszystkie, ponieważ może niektóre oszukują, ale nie mają czasu na robienie czegoś takiego, ponieważ to po prostu nie ma sensu. Jeżeli ja mam 20 czy 50 terafos i tak naprawdę chcę je sprzedać, to mi jest bez różnicy, czy to jest samiec, czy samica, ponieważ ja po prostu chcę ich się pozbyć. Więc wtedy nie seksuję czegoś takiego, no bo jest to nieuczciwa zagrywka nawet w stosunku do klienta. My nie wypuszczamy jakichś tam samych samców. Zresztą myślę, że osoby, które od nas kupowały, na pewno mogą to potwierdzić. Zresztą krąży po opinii wśród znajomych nawet taka historia. Kiedyś znajomy kupił ode mnie 10 sztyrmi. No i już teraz nie pamiętam, ale wyszło mu chyba 8 albo 9 samc. Nie ukrywam, że wtedy płakałem, bo trzeba było sobie je zostawić. No ale trudno. Dostał je i był zadowolony, co mnie osobiście bardzo cieszy. Także łamiemy taki mit, słuchajcie, nie stresujcie się tym, że pająki kupowane w stadium L2 czy 3 na 100% są wyseksowane. Oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, ale jeśli kupujecie od uczciwych sprzedawców, to takiej sytuacji po prostu nie powinno być. Co oczywiście nie znaczy, że nie dostaniecie samca, ponieważ macie, jak to się mówi, 50 na 50% szans. Moje osobniki są już większe, jest to czwarta wylinka i myślę, że wprawne oko, łapiąc je nawet w palce, dałoby radę to wyseksować. Ja osobiście się przyznaję, nie potrafię seksować Teraphos, Pampubeteusów, Xenesisów w takich małych stadiach. One posiadają odwłoki od spodu bardzo intensywnie zarośnięte i mimo wszystko uważam, że ich, jak to się mówi, podwozia są dosyć mylne, dlatego ja nie seksuję takich osobników, nawet jeśli chcę je zostawić dla siebie. Tym razem mam wylinki, fakt faktem wyschnięte, ale postaram się jakoś namoczyć i spróbujemy sobie je wspólnie wyseksować. No i zobaczymy, wtedy nadamy może imiona tym pająkom i będzie wesoło. No nic, ja przystępuję do wyseksowania i dam wam znać co i jak. Słuchajcie, jestem po wstępnym rozłożeniu wylinki, wy na takim timelapsiku widzieliście, jak to wygląda.
I wydaje mi się, że osobnik numer 1 może być samicą. Niestety nie jestem pewien, ponieważ troszeczkę ta wylinka uległa zniszczeniu, ale postaram się to jeszcze sprawdzić. Obraz, który widzicie teraz, jest nagrywany telefonem i przy użyciu takiego powiększacza sprawdzamy. Jak widzicie, w centralnej części tego okręgu jest widoczna taka ala folijka. I to jest właśnie spermateka, czyli potwierdzenie tego, że jest to samiczka. Także osobnik numer 1 jest samicą. Seksowanie osobnika numer 1 odbywało się z tego malutkiego kawałeczka wylinki. Jak widzicie, ma on niespełna 1,5 cm. I tak naprawdę oderwałem tą część, w której ta spermateka po prostu powinna się znajdować, ponieważ tak jest to zrobić najłatwiej. I tą część wtedy obserwowałem sobie po prostu pod czymś ala taką większą lupą. I to generowało właśnie taki widok, jak widzieliście przed chwilą. No i mamy po prostu samiczkę. Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście nadali jakieś imię, bo nie będziemy tutaj już nazywać tego osobnik numer 1 i osobnik numer 2. Skoro wiemy, że osobnik numer 1 jest samicą, to niech ma jakieś imię żeńskie. Najlepszy komentarz przypnę oczywiście serduszkiem. No i takie imię pozostanie. No a teraz lecimy z osobnikiem numer 2, którego wylinkę również chwilę wcześniej zalałem wodą. Jest ona tutaj i zrobię tak jak w przypadku pierwszej, czyli oderwę ją i będziemy seksować. Trzymajcie kciuki, żeby to były dwie samice. Więcej kobiet w domu, no na pewno na plus. I tak samo jak w przypadku pierwszej sztuki, tą drugą sobie ułożymy tutaj na papierku i w pierwszej fazie spróbujemy tą wylinkę rozłożyć. Ona zawsze się tutaj tak przyczepia tymi haczykami, które ma na końcach odnóży, dzięki czemu układanie takie na papierze jest w miarę łatwiejsze. No i łapiemy za dwa boki wylinki. Ta leżała dosyć dłużej w wodzie, więc mam nadzieję, że będzie to łatwiejsze. I delikatnie, bardzo delikatnie, żeby tej wylinki nie rozerwać jakoś za mocno, ponieważ wtedy może być problem, rozkładamy. Słuchajcie, tą się udało rozłożyć w całości, bez rozerwania. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ nie jest to takie hop-siup, zwłaszcza takiej starej wylinki. Och, jak ładnie. Często pytacie właśnie, jak seksować, więc w tym momencie macie drugą wersję seksowania, oprócz tego filmiku seksowania z ręki. No to tutaj już widzicie bardziej zaawansowany chyba proces. Słuchajcie, ten osobnik wydaje mi się w ogóle być większy i mam wrażenie, że tutaj to wszystko w ogóle jeszcze lepiej widać. I to też jest samica i widzę to już w takiej odległości. I specjalnie dla Was takie ujęcie jeszcze. Odpalam aparat w telefonie. Przybliżam sobie ten mój mały obiektywik tutaj. No i jedziemy z seksowaniem. Ekstremalnie trzęsie mi się ręka, ale teraz widać dokładnie to, o co walczyliśmy. To jest właśnie ta folijka, taka na środku z takim cyceczkiem stojącym. Niestety inaczej tego się nagrać nie da. Jest to mikroskopijne, ale cieszę się, że mimo wszystko właśnie możecie to widzieć. Także jest to spermateka osobnika L4 Terafossa Blondii. No i słuchajcie, wygląda to wszystko pięknie. Przy seksowaniu tych dwóch osobników naprawdę trzeba było się troszeczkę natrudzić. Weźcie pod uwagę, że jest to już trzecia, czwarta wylinka, czyli te osobniki są naprawdę duże. A mimo to trzeba było to oglądać pod takim no, małym mikroskopem i jeszcze przy użyciu w sumie telefonu, który również powiększał jeszcze widok z tego mikroskopu, ponieważ tak to było to widać dosyć słabo. No i spędziłem nad tym łącznie, myślę, że z rozłożeniem wylinek, sprawdzeniem i nagraniem tego materiału, myślę, że ponad godzinkę przy dwóch osobnikach. Także sami macie odpowiedź, czy to w ogóle się opłaca. Jeżeli chcielibyśmy poseksować tego jakąś większą ilość, no to jest to po prostu niewykonalne, bo na to na co dzień w normalnym trybie pracy po prostu nie ma czasu. Także takim doświadczeniem w sumie myślę, że załamaliśmy ten mit. No i co? No uśmiech się pojawia na mojej twarzy. Trafiliśmy dwie samice, czyli osoby, które oglądały na chyba dwie giełdy temu te pająki w Warszawie, bo one były na stoliku. Ich nie kupiły, mogą żałować, ponieważ z tych pajączków, które sobie jeździły na giełdy i których nikt nie kupił, wyrosły dwie samice, które aktualnie siedzą w tych terra i już w nich zostaną. No odcinek wyszedł jaki wyszedł, cieszę się, że w sumie go nagrałem. Co u Blondii można powiedzieć? Zakończone. Mamy dwie samice, pamiętajcie, dajcie znać w komentarzu, jakie
Nazwy im dajemy, mogą być śmieszne, straszne, nie wiem, wymyślcie coś kreatywnego. Tak jak mówiłem, najlepsze komentarze przypniemy serduszkiem i tak będziemy sobie je nazywać. Zrobimy sobie tutaj takie wlepki i będą to takie znaki rozpoznawcze. Idąc z tym tokiem, z racji, że z dwoma blondy się udało, myślę, że za jakiś czas zacznę sobie również serię może z jakimiś ksenesisami, albo może z następnymi blondy, albo sztirmi. Zobaczymy, skoro taka pasa trwa, to może trafi się jeszcze jakaś samica. Dobra, kochani, tyle. Nie zanudzam was. Pamiętajcie jeszcze o tej giełdzie, która będzie w ten weekend. Wpadajcie, zbijajcie piątki. No i tyle. Zapraszam was do oglądania następnych filmów już w następny poniedziałek o godzinie 18:00, a tymczasem kończę i na razie.